I to, co teraz powiem, to jest coś, co mówię dość często, ale to powtarzam po raz kolejny, ponieważ cały czas jeszcze jest ten moment, żeby to załatwić, a mianowicie chodzi o to, aby dokonać radykalnych cięć w swoim życiu, aby radykalnie i ostatecznie odciąć to wszystko, co jest stare. Mówię to i mówię i mówię i jest jeszcze na to moment. Zróbcie to, proszę. Nie utrzymacie tych rzeczy, które są do odcięcia, są do odcięcia. Tylko przedłużacie to w czasie, przedłużacie swoje cierpienie w czasie. Natomiast kiedy pozbędziecie się tych rzeczy, przyjdzie odświeżenie. Ale dopiero wtedy przyjdzie odświeżenie. Kiedy raz na zawsze radykalnie dokonacie pewnego rodzaju cięcia w swoim życiu. Każdy z was wie, o jaką przestrzeń chodzi. Natomiast dalej chcę mówić o tym, jakie zadania teraz stoją przed perspektywą proroczą. I chcę powiedzieć tak. To jest czas, aby odważnie występować przeciwko wszelkiej głupocie i przeciwko wszelkiemu podnoszącej się takiej cielesności. Galacjan, 5 rozdział, poczytajcie sobie o uczynkach ciała. Nie będę o tym teraz mówić. To jest moment, aby odważnie mówić o tym, jak się sprawy mają. Odważnie zabierać głos w trudnych sytuacjach, w trudnych sprawach. Wielokrotnie było tak, że milczałeś, nie mówiłeś, widziałeś jakieś zjawisko. Jest teraz potrzeba taka, aby otworzyć swoje oczy. Nie zamykaj swoich oczu i w żaden sposób nie odwracaj swojego wzroku od sytuacji trudnych, od sytuacji kryzysowych. Ty masz widzieć, bo jesteś widzącym, jesteś prorokiem. Masz widzieć, masz oglądać zjawiska, też trudne. Masz je w związku z tym też w odpowiedni sposób osądzać w Bożej prawdzie. Nie odwracaj swojego wzroku od tych trudnych rzeczy. To też będzie oznaczało, że wielokrotnie będziesz na przykład musiał przyjść z korektą do kogoś, nawet do lidera swojego. I to może być wielokrotnie dla ciebie trudne, ale jeżeli jesteś tak prowadzony i widzisz, to musisz zareagować w odpowiedni sposób. Dalej, perspektywa prorocza ma nieść rozdzielenie i osądzać. To jest taki czas tak zwanej kontroli jakości. Masz przychodzić i rewidować, jak się sprawy mają. Czy to, co ten człowiek mówi, czy to, co ten człowiek prezentuje sobą, czy to jest zgodne ze standardem Bożym. Masz przychodzić i pokazywać, jaka jest różnica. Dalej. Jako perspektywa prorocza masz teraz nieść słowa życia, przebudzać ludzi do życia. To jest jedna przestrzeń. Druga, masz nieść ludziom wyzwolenie. I trzecia, masz nieść ludziom uzdrowienie. Jeżeli jesteś osobą, która oprócz tego, że jest człowiekiem perspektywy proroczej, nauczasz, czy uzdrawiasz ludzi, czy uwalniasz tych ludzi, to teraz wzmóż dodatkowo swoje działania. Dalej. Teraz mówię to do ewangelistów. Świat teraz będzie popadać w coraz większą bezradność, irytację, która będzie powodowała, że ludzie będą popadać w coraz większą agresję i zewnętrzną, i wewnętrzną. Z uwagi na to, że nie radzą sobie z kryzysami, nie potrafią się ogarnąć w tym świecie. To jest informacja dla was, ewangeliści, abyście wykorzystali te informacje do tego, aby głosić Ewangelię ludziom. Czyli pokazujcie im rozwiązania, które są w Chrystusie, bo oni są bezradni i oni nie wiedzą, w jaki sposób mają się odnaleźć w tym świecie, w jakim obecnie żyją. Dalej, to będzie też informacja dla duszpasterzy i osób, które liderują innym. O tym już teraz też wcześniej mówił Artur, że teraz mamy taki moment wzmożonych konfliktów, nieporozumień między ludźmi. I to wynika właśnie między innymi z tego, że pewne osoby zostaną w starym, a pewne już pójdą dalej i nie będą umiały się ze sobą komunikować. I wy, którzy usługujecie ludziom, zwróćcie na to uwagę i regulujcie te rzeczy. Bo to jest ten moment i to będzie na poziomie relacji międzyludzkich, w małżeństwach, generalnie wszelkich relacji. Teraz w ogóle będą takie napięcia i konflikty między ludźmi, również na poziomie społecznym, na zasadzie na przykład pokazywania niezadowolenia społecznego bądź strajków. Więc zwróćcie na to uwagę. I teraz jeszcze, jeżeli chodzi też o duszpasterzy, jeszcze jedna ważna informacja. Ludzie, i to jest też globalna rzecz, my to widzimy już od mniej więcej od jakiegoś roku, ludzie mają taką tendencję powrotu do przeszłości.
Oni wracają i mielą cały czas przeszłość, wracają do starych rzeczy, do starych toków myślowych, rozważają swoją przeszłość, mówią o tej przeszłości. I teraz też informacja dla was, skoro usługujecie ludziom, wyciągajcie ich z tych stanów, prowadźcie ich w kierunku przemiany myślenia. Słowo Boże mówi w ten sposób, że stare przeminęło i oto wszystko stało się nowym. Potrzebujemy pozamykać te rzeczy i wejść w nową przestrzeń. I skoro usługujecie ludziom, bądźcie na to wyczuleni. Jeżeli ludzie mówią w stary sposób, jeżeli ludzie wracają do starych toków myślowych, korygujcie to i prowadźcie ludzi w odpowiednią stronę, żeby oni nie pozostawali w tym miejscu tej swojej przeszłości, przeżywania tej przeszłości jakkolwiek, bo to będzie niosło za sobą po prostu śmierć. Bardzo ważne jest teraz dla nas wszystkich też to, aby zarządzać swoimi myślami w odpowiedni sposób. Nie pozostawaj bierny wobec myślenia, które jest stymulowane demonicznie. Ty nie możesz pozostać w tym bierny. Jest taka potrzeba, abyś zarządzał swoimi myślami. To nie jest bez znaczenia, co myślisz i w jaki sposób myślisz. Niektórzy z was będziecie mogli nawet odczuwać pewnego rodzaju naciski, nawet fizyczne na poziomie głowy. Ale to z uwagi na natłok różnych myśli. Musicie tym zarządzać. Musicie dokonywać podziału, rozdzielenia. Co jest Bożą myślą? Jesteście myślą Chrystusowej. A co jest myślą stymulowaną demonicznie? Dalej. Mamy też teraz wzmożone działania fałszywej perspektywy proroczej i wzmożone działanie iluzji. Szeroko pojęta perspektywa prorocza. Mówię teraz od strony globalnej, jak to wygląda. Ale to też dotyczy nas tutaj w tym kraju. Mamy też właśnie, tak jak wspomniałem, wzmożone działanie duchów iluzji i kłamstwa. I to jest ten moment, kiedy bardzo szczególnie musimy zwrócić uwagę na to, czy stoimy w prawdzie i na to, czy my rewidujemy pewne zjawiska pod kątem prawdy Bożej. Bardzo ważne jest to, żeby stać w prawdzie, aby znać prawdę, aby prezentować tą prawdę i aby dokonywać takiej weryfikacji, czy to, co słyszę, czy to, co widzę, jest zgodne z prawdą Bożą. Dlatego, że jest duży nacisk iluzji i kłamstwa, a iluzja jest wypaczeniem pewnej rzeczywistości, pokazaniem czegoś, co jest inne niż mówi rzeczywistość, a rzeczywistością jest Chrystus. Więc jeżeli nie chcecie temu ulegać, po prostu musicie znać dobrze prawdę Bożą i rewidować różne sytuacje i zjawiska pod kątem prawdy Bożej, po prostu. I jeszcze dwie rzeczy. To już tak na sam koniec. Gonię, bo nie chcę zabierać dużo czasu, także rzucę wam po prostu takie hasła, na co zwrócić uwagę. Widzimy też wzmożony ruch duchów, które odpowiadają za opór i za bunt, szeroko pojęty, tak zwany sztywny kark. I też to mówię teraz do was jako do duszpasterzy. Zwróćcie uwagę na to w swoich społecznościach, w grupach, na grupach domowych, tam gdzie liderujecie, bo mamy z tym do czynienia, czyli z tym, że ludzie usztywniają swój kark i stają się głusi na to, co mówi Bóg. I to jest też rzecz globalna, to nie dotyczy jakby tylko jakiegoś tam określonego kościoła, tylko to jest rzecz globalna, która przechodzi jako taka fala demoniczna. Więc też jest taka potrzeba, aby to korygować, nie tylko modlitewnie, ale też poprzez właściwą usługę ludziom. I ostatnia rzecz jest taka, będzie się podnosiło poniżenie wśród ludzi lub służb. I teraz to mówię do ludzi służb. Jeżeli do tej pory nie załatwiłeś tematu poniżenia, jeżeli do tej pory jeszcze jesteś cały czas na poziomie niskiego poczucia własnej wartości, to ty będziesz chciał się teraz bardzo mocno dowartościowywać służbą. I to, co wcześniej mówił Artur, właściwie on mi wyjął z moich ust to, co chciałam powiedzieć, że cieszcie się z tego, że jesteście zbawieni. W ogóle nie patrzcie, czy macie efekty w swojej służbie, czy nie macie, nie porównujcie tego z innymi ludźmi, bo to nie o to chodzi. Róbcie swoje, służcie, ale jednocześnie bądźcie skierowani na ten fundament, którym jest Chrystus, stamtąd czerpcie wasze poczucie własnej wartości. W ogóle wróćcie do tego fundamentu. Tu chodzi o przeżywanie w ogóle waszego zbawienia. Tu chodzi o wasze osobiste szczęście. Służba jest wynikiem, a nie jest celem samym w sobie. Więc tutaj widzę, że jest pewnego rodzaju taki nacisk na to. Więc przekierujcie swój wzrok na Jezusa, przekierujcie swój wzrok na siebie, na to, żeby przeżywać swoje osobiste szczęście, aby wasze życie było pełne i dopiero z tego miejsca służcie, wtedy wasza służba będzie kompletna. Inaczej zawsze będzie wybrakowana i będzie coś takiego, że będziecie się porównywać z innymi i będziecie sfrustrowani, kiedy nie będzie odpowiednich z waszej perspektywy efektów. To jest to, co jest ważne na ten moment. To jest tyle. Dzięki. Amen.